No i teraz możesz mówić. Nie. Czapki nie? I co się mówi? Dzień dobry. Głośno musisz mówić. Dzień dobry. Albo cześć w kolejnym? Tata, jest worek na polu. Co jest? Worek na polu. Tak, worek był na polu, tak, zabraliśmy. No, opryskiwacz z tyłu jest, prawda? Nie. Tam nie, też nie. Był worek? No, na kukurydzy? Tak. Co ty mówisz? Ej, witamy, witamy, witamy dalej serdecznie. Pięknie. To jest działka, na której obecnie jestem, po rzepaku. Wcześniej był tu jęczmień, a jeszcze wcześniej była łąka. Była sobie łąka i co? I to, że tutaj był w zeszłym roku pierwszy raz rzepak. Zobaczcie, jaka to jest pszenica. Tu jest zasiany Julius. 100 parę kilogramów na hektar, nie pamiętam dokładnie. To się gdzieś tam kręciło w ilościach 100, 110, 115, coś takiego. I tutaj azot, żeby nie jeździć, bo tu sporo klinów jest, ficków i tak dalej, daje na raz 540 litrów, co... bo tu mam teraz też i 26 RSM-u dokupiłem, tak jak mówiłem. Tutaj też nie dawałem kurkali, nic tu w sumie nie dawałem, to... no, nic nie dawałem, bo polifoski też nie dawałem. Więc ile to mamy azotu? Zaraz policzę. Na szybko, żebym nie przegiął, bo ja tak w sumie 540 razy 0,28 170, 180 kg azotu. 180, oj, ty patrz jak jedziesz, 180 kg azotu, tak? No ładnie tu wygląda. Zostawimy chyba 180 kg. Czy zmniejszyć troszeczkę? Zmniejszyć to chyba się tym robiło, nie? A, tu mam plus, tu mamy minus 10%. Bo ja jadę zaraz też na żyto. Teraz wam pokażę, jak żyto wygląda również. Czyli na taką rozkrzewioną pszenicę jest spoko, bo mamy siareczkę. Nie dużo tej siarki, no ale gdzieś tam będzie około 18 kg, tak? Przy takiej dawce. No i dawka azotu niby jest duża, ale jednak właśnie tych form szybko działających jest niedużo, więc mam nadzieję, że już mi się ta pszenica nie będzie dodatkowo przewiła. A że jest sporo formy amidowej, więc też liczę na to, że liczę na to, że już do żniw wystarczy. Zobaczymy, zobaczymy po prostu w żniwa, co z tego będzie. To jest takie moje doświadczenie i będzie jeszcze jedno doświadczenie w tym roku, ale to wam powiem na kolejnym polu. No, myślę, że tutaj będzie wszystko. Zobaczcie, no ładnie wygląda. Gdzieś tam delikatny, jakiś taki gdzieś tu w tym cieniu, jakiś taki śnieżek sobie leży, ale ogólnie dosłownie za małą godzinkę tego śniegu nie będzie. I będzie pole ładne, zielone. Także spoko. Warunki są dobre. Był przymrozek, taki soczysty dosyć. Rzepaki mam zrobione całe. Rzepaki na raz. 170 kg w jednej dawce. I tak naprawdę zakończę dzisiaj nawożenie azotowe. Ale to jeszcze mówię, małe kilka ujęć z żyta. Jeszcze z jednej działki z pszenicą. Także do zobaczyska na kolejnym polu. No i żytko po życie, żytko po żytku. Nie, żyto po życie przez całe życie. Tutaj żyto po życie, ale mi po drodze jeszcze był obornik, którego kubki jeszcze widać. I tu na raz daje coś koło 130 kg, jak dobrze liczę. 130 jakoś tam, tak. No, wygląda ok, więc w zeszłym roku tu mieliśmy 8,5 tony z tego pola. Co prawda wtedy było to po rzepaku, teraz mamy żyto po życie, ale ogólnie wydaje mi się, że jesienią i teraz na początku wiosną wygląda to lepiej, aniżeli wyglądało to w zeszłym roku. Tu też jest o tyle lepiej, że była zbierana słoma z tego pola, znaczy lepiej w sensie, że nie ma tak dużo tych resztek pożniwnych słomy, chociaż widać sporo jeszcze tych źdźbeł odciętych leży sobie na ziemi, oprócz tego obornika, bo jakby tu było więcej słomy, to wiadomo, że to też mogłyby ta słoma, te resztki pocięta mogłyby nam zakłócić tutaj wschody,
i mogłoby to po prostu wyglądać gorzej. Ale wygląda dobrze. Żyto hybrydowe z KWS-u, Vinetto bodajże, Vinetto czy Vinto, może Vinto, albo jedno i drugie. Musiałbym sobie zobaczyć. Ale wygląda fajnie, wygląda fajnie. Ta hybryda u nas w zeszłym roku się sprawdziła i dlatego też w tym roku poszła tutaj hybryda. Docelowo jest to pole, które ja uprawiam w takim, powiedzmy, kompleksie razem z polem, gdzie kukurydza będzie w tym roku. No ale że to jest daleko 2 km. Gdzie? Jakie 2 km? To będą za 4 km od gospodarstwa. Jeszcze takimi polnymi, wąskimi drogami trzeba dojechać. I tak obawiałem się o to, że po prostu może mi tu kombajn nie dojechać do zbioru, prawda? No i dlatego decyzja padła, że jeszcze raz kukurydza. Trochę żałuję, że w zeszłym roku żyta tu nie zasiałem. Chociaż plon był pszenżyta, Boże. Chociaż plon żyta był naprawdę bardzo dobry. Tak z początku ojciec mi mówił, a trzeba było po rzepaku zasiać pszenżyto. Ale bardzo dobrze, że zasialiśmy żyto. Plon był super. W tym roku wygląda to naprawdę też super. Także jestem pozytywnie nastawiony. W zeszłym roku tutaj też była dawka azotu na raz. Też chyba podobnie 140 kg, coś tam takiego. Dlatego w tym roku podobnie. Liczę na podobny plon. No co tu będę ukrywał? Liczę na podobny plon, tak. Fajnie by było. Obornik poszedł. Co prawda już tu więcej nie dawałem, ani konkali, ani żadnego kizerytu, ani nic. Bo właśnie poszedł obornik. Przód sobie włóż, Mateusz, o! I wygląda to naprawdę dobrze. Naprawdę fajnie. O, tu teraz jak jedziemy pod słonko, to widać, że pole jest zaśnieżone całe. To też troszeczkę skłon jest. Jak słonko wschodziło, to było zacienione tutaj to miejsce na polu. A już z tamtej strony dużo bardziej było wystawione pole na promienie słoneczne. Już z tamtej strony już ten śnieg nam znikł. I dosłownie za chwilę tutaj tego śniegu również nie będzie. Dosyć wolno jeżdżę przy takich dawkach, no niestety, no. Nie pogoni się. Ale chociaż pojadę raz. Wolniej, bo wolniej, ale przejazdy te, kurde, to jeżdżenie jeszcze po tych dziurach, po tych drogach polnych, tam kawałek płyty jeszcze jest. Tak sobie przejadę raz i mam spokój. Rozleję na całość. I gitara. Patrzysz? Jak leci, ładnie leci, nie? Jesteśmy z Wojtusiem. Wojtuś, powiesz ładnie cześć? Tak. Wojtuś był z babcią na spacerku, ale poszedł z tatą. Co robić? Siać. Tak, siać na wóz, rozlewać. Ale ładnie, tak. Dobrze kminisz, o co chodzi, ale nie do końca dobrze mówisz. A, trzymaj się, bo tu musimy szybciej jeździć, bo dajemy 170 litrów, czyli jakieś tam 50, chyba 2 czy 4 azotu, czyli tyle samo co w 200 kg saletrosanu. I tutaj, jak widzicie, nie jadę od poprzeczniaka, od skraju pola. O, tu właśnie Kaziutek mówił, że tutaj w jednym miejscu i tam dalej też jest wylane. Tu będzie tata musiał wyłączyć, opryskiwać. Tu jest taki dołek, to mamy te pole mamy od kiedy? Od zeszłego roku, tak? Od zeszłego roku. No i tu trzeba będzie meliorację zrobić. Tam przed nami ma rosnąć groch. A jeszcze tego grochu oczywiście nie ma, ale tam będzie groch w przyszłości. I zaraz zobacz, teraz tutaj wyłączy, żeby nie leciało do wody. Hop, 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 hop. Pięknie. Bo na wodę nie lejemy, bo to nie ma sensu. I tu wyłączymy sobie też na poprzeczniaczku. I będziemy mieli takie doświadczenie małe. Zobaczymy, jak nam roślinki zareagują na różne formy azotu w nawozie. Tam będzie saletrosan, czyli azot z siarką, tu RSM, czyli sam azot. Kurde, jeszcze słupy tu będą. Nie, chyba przejedziemy tu dwa paski i pojedziemy tam dalej, miniemy te słupy. Nie chcę mi się koło słupów składać i rozkładać. Trudno, będzie tak trochę pojeżdżone dziko. Prawda, Wojtuś? Ale chodzi o to, żeby... Nie, będę się bawił przy słupach, tam wkręcenie. Co? Ciągnij, John Deere. Chlapie troszkę, wiesz co, bo już puściło, mamy... Już jest późno, bo już jest godzina.
już jest godzina, o kurczę, 12. A ja od 3 w nocy chodzę, no więc już 9 godzin, tak? I w sumie koniec, to będzie, a no jeszcze tu muszę z granulą przyjechać i będziemy mieli, nie jest za ciepło Wojtuś? Chyba trochę za ciepło, co? Tak? Otworzyć okienko na razie, czy nie? Jesteś trochę przeziębiony, wiesz co, ja wyłączę to, ogrzewanie. Dobra, i tu sobie wjedziemy, tylko tak musimy wjechać, żeby minąć słup i pojedziemy tam dalej, gdzie nie ma słupów. Ja nie będę koło słupów tu się teraz kręcił, o właśnie, a teraz będę musiał zawrócić. Przy 170 litrach to już fajnie idzie. Szybko można jeździć. Minę sobie ten słup i tu przyjedziemy z granulą. A widać, że już ten ciągnik zrywa, że tak powiem, ten ślad. No ale chcę dokończyć, żeby umyć opryskiwacz. Po prostu. Prawda, Wojtuś? Umyjemy, będzie spokój, nie? Tak? Widziałeś, jak tata elegancko pojechał? Nie dotknąłem tą ścieżkę, nie? Tylko wjedziemy w takim razie następną. To mnie, tylko tutaj tą następną sobie pojedziemy. Dobrze mówię, tak? Ile nam tu zostało jeszcze? 400 litrów. 2 hektary miałem na tamtym polu, czyli hektar zrobiliśmy. No, teraz sobie tu wjedziemy następną ścieżkę. No oczywiście, pamiętasz, tutaj groszek rósł. I co robiliście z Szymkiem, jak z mamą chodzić? Co robiliście? A kamienie kto zbierał? No, Wojtuś z Szymkiem, prawda? O, tam troszkę może być na dole, w tej starej łączce troszkę. No byliście, byliście. Małym dżendilem, no pewko. Troszkę woda stać może. O, elegancko. Elegancko? A co tam za folia leży u nas na polu? Zobacz, trzeba będzie przyjechać i zabrać ją. Jakiś worek, albo jak się będziemy wracać, to się zatrzymam i wrzucę na opryskiwać. Dobra? No żeby zabierzemy, no żeby śmieci nie leżały. Po co te śmieci? To ja wiem, że na workach jeździli jak kulik robili. Może wyrzucili, kurczę, bo im przeszkadzał już worek. No i zobaczymy, będziemy mieli porównanie, czy będzie widać jakieś różnice pomiędzy RSM-em a Soletrosanem. Słucham? Nie, no gdzie do wody? A po co mamy do wody wjechać? Ty, mały. Idę po ten worek. Wojtulku, nie będziesz nic ruszał, prawda? Piąteczka? O! Tu mamy pszenicę po pszenicy. Dlatego tyle tych resztek i gdzieś tam jakieś takie różne rzeczy wystają. Słomiaste, ale też był dawany obornik. O! Był dawany też obornik, no już się klei do nóg. Już się klei do nóg, wiesz? Błotko. Przyjedziemy do domu, to postawimy opryskiwacz do mycia. Ja pójdę na śniadanie, umyję opryskiwacz. No żeby, bo brudny jest. Tak. Umyjemy opryskiwacz i następnie weźmiemy zaczepię rozsiewać. I rozsiewaczem tutaj dokończę, ale to już chyba wieczorem, jak przyjdzie mróz. U sąsiada znowu pompa chodzi na RSM, a mój pierwszy zbiornik już jest pusty. Do RSM-u. Pięknie pada, co? Idealnie, żeby ciągnik myć. Muszę umyć, bo mam na próbę zostawione, tak jak mówiłem, te 6 hektarów, żeby granulą przelecieć. Kurde, trzeba było zrobić całość. Się nie bawić, zachciało się doświadczeń. Tak bym nie miał ciśnienia, bym sobie jutro opryskiwacz umył, a tak jutro ma być przymrozek, więc wypadałoby znowu pojechać siać. Zabieram ten worek i biorę się za miecie.